Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku witam Was w Turcji. W Turcji, kraju, który w czasie COVID-u chyba jest genialny pod kątem wszelkich technicznych i proceduralnych po prostu problemów. Dlaczego jest genialny? Słuchajcie, nie ma wiz, zniesione są wizy. Dwie kartki do wypełnienia tylko związane z COVID-em. Kochani, okres, w którym jestem, to jest pierwszy tydzień października. I naprawdę pogoda jest rewelacyjna. 30 stopni ponad, słuchajcie, może cieplutkie. Myślę, że to jest świetna propozycja dla Was w ogóle w październiku, w listopadzie. Także proszę Was, przyjeżdżajcie tutaj. Wasz wakacyjny eksperolog Ramasz Wam to poleca. Ja serdecznie dziękuję przede wszystkim agencji Maxima Model, słuchajcie, i telewizji Polsa za to, że wzięli mnie tutaj jako fotografa i dokumentalistę backstage'owego. Przy okazji mogę Wam też pokazać piękne Polki, z tymi pięknymi Polkami też tutaj tą ładną Turcję. Zobaczymy Sidę, Alanię, będziemy, słuchajcie, na Manawgacie zjeżdżać na pontonach. Także no będzie fajnie, słuchajcie, i zapraszam Was do tego odcinka, bo naprawdę Turcja w czasie COVID-u to jest kierunek, którego warto pojechać i zawsze warto pojechać. Ja osobiście, kochani, sfotografowałem ponad 500 modeli w tym kraju przez 20 lat. Także mam to duże doświadczenie. Zawsze wam doradzę w hotelach, w regionach, które chcecie zobaczyć. No i co? I zapraszam i zobaczcie, jaki piękny hotel jest za mną. To, co w Turcji jest genialnego. Oni mają świetne hotele pod kątem rodzin, dziećmi. Zjeżdżalnie, piaskownice, duże baseny, animacje. To jest cała esencja Turcji. To co, zaczynamy, kochani, finał Fotomodel Poland i lecimy z telewizją Polsatu z ekipą do Turcji, Antalii, tak? No tak, gdzieś tam lecimy. Pozdrawiamy tu widzów Beach Travel i Fotomedium i wspaniałych modelek z Polski. Kochani, Wasz wakacyjny ekspert Aleksander Kramarz witam Was przy pięknej Turcji. Jesteśmy w regionie Sidi Alanii i słuchajcie, w październiku Turcja jest genialna, zapraszam Was. Zobaczcie, jak jest pięknie, świeci słońce, październik, ponad 30 stopni. Kochani, osobiście bardzo lubię poranki w Turcji. Szczególnie poranki i końce dnia. Ponieważ wtedy, słuchajcie, słońce nie jest tak bardzo mocne, nie operuje, nie parzy. Uwierzcie mi, teraz jest około 25-28 stopni. Mamy godzinę 10, kochani. Słuchajcie, może, nie wiem, wykąpałem się, ma co najmniej 28 stopni. Coś pięknego. Coś po prostu niesamowitego. Jest początek października. Riviera Turacka to bardzo doskonałe miejsce. Słuchajcie, taką pogodę można znaleźć maksymalnie, ja wiem, we wschodnim Rodos, południowej Krecie, południowa Sycylia o tej porze roku, oczywiście Kalabria, więc jest trochę wyboru, ale patrząc się w tym momencie, w czasach COVID-u, kiedy mamy październik i dużo jakby już miejsc jest pozamykanych, to jest doskonały pomysł, żeby się do Turcji przylecieli. Oczywiście trzeba mieć paszport, dwa papierki wypełnić i słuchajcie, i jesteśmy w Turcji. Chcą mnie wyrzucić za burtę, dlatego że tu przeszkadzam. Jak myślisz, przeszkadzam tutaj, czy nie? Jest nie, prawda? Absolutnie, absolutnie. Widzicie, modelki mnie bronią. Kochani, przedstawiam Wam Sylwię Wójcik z Opola. Cześć. My Opolanie, ja Prudnik, tutaj Opole. Powiemy Wam tak, w Turcji jest fajnie, ale Opolszczyzna też jest przepiękna, prawda? No jak najbardziej, jedno z najpiękniejszych województw w Polsce. Kochani, kolejnym plusem w tym hotelu, w którym mieszkamy, to jest plaża. Dzisiaj będziemy ją testować tutaj z dziewczynami z Fotomodel Poland. I słuchajcie, jest ona piaszczysta, żwirkowata, są tu sporty wodne. Zaraz posłuchamy komentarze tutaj naszych gwiazd i modelek. Dziewczyny, krótki wywiad. Słuchajcie, jesteśmy tutaj na plaży w naszym hotelu. Dziewczyna, wy jak oceniacie plażę w naszym hotelu? Pięknie, łatwe, szybkie dojście do plaży. Piasek która nas zaskoczył, aczkolwiek dobry feeling dla naszych słuchaczy. Tak, dokładnie. Czyli kochani, plaże są super, zapraszamy tutaj do Turcji na plażę w Manawgatu. Zapraszamy.
Zapraszamy. Zapraszamy. Kochani, jaka jest rola tutaj fotografa i wideografera backstage'owego? Proszę bardzo. Fotografuję, dokumentuję właśnie tu całą ekipę. Robię loty dronem. To jest bardzo ważna funkcja. I teraz słuchaj, tutaj pokażę siebie, jak to wygląda. O, słuchajcie, modelki za mną. Brawo, słuchajcie, piękne plenery. Także trzeba pracować, nie ma lekko. Dziewczyny, jak przeszkadzam wam w pracy? To dobrze, pozdrawiamy całą Polskę, tak? Pozdrawiamy. Jak się pracuje w Turcji? Bardzo dobrze, wspaniale.